Dzień dobry, witam Cię ponownie. Tym razem na pierwszym z dziewięciu spotkań kursu Fizjologia Zwierząt. No jak łatwo się domyślić, będziemy na tych spotkaniach analizować podstawowe funkcje życiowe zwierząt w kontekście korelacji pomiędzy strukturą tych zwierząt, czyli budową, dalej czynnościami życiowymi i oczywiście uwzględnimy także warunki środowiskowe, w jakich określone zwierzęta żyją. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy powłoce ciała. Ta najbardziej zewnętrzna warstwa organizmu zwierzęcia ma tak naprawdę przed sobą dość schizofreniczne zadanie, tak bym powiedział. Otóż z jednej strony ma oddzielać i chronić wewnętrzne struktury, czy narządy zwierzęcia, czyli po prostu pełni taką funkcję, na no powiedzmy sobie, nazwijmy ją jak zbroja. Z drugiej jednak musi umożliwić maksymalnie sprawny kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Tak więc mamy tu do czynienia z przeciwstawną funkcją ochrony i wymiany. No dobrze. W rzeczywistości powłoka ciała zwierząt, różnych zwierząt spełniać musi znacznie bardziej rozbudowane zadania, niż to takie ogólne sformułowanie, o którym teraz przed chwilą mówiłem. Zobaczmy zatem przynajmniej. Podstawowe funkcje, jakie pełnić może powłoka ciała różnych zwierząt. Dodam od razu, że nie wymieniłem tutaj, nie wypisałem tutaj wszystkich, dlatego że może być ich znacznie więcej. Zatem, po pierwsze, powłoka ciała ma oddzielać od środowiska, o tym już mówiłem. Ma zapewnić ochronę mechaniczną i chemiczną, prawda? Czyli ma umożliwić przynajmniej kontrolę wymiany substancji chemicznej przez swoją powierzchnię. Wreszcie, Powłoka ciała musi pełnić funkcje obronne, immunologiczne, zapobiegać wnikaniu obcych organizmów do wnętrza ciała zwierzęcia. Wreszcie, funkcja właśnie tej wymiany. Otóż musi powłoka ciała zapewnić zwierzęciu odbiór sygnałów ze środowiska. Zwierzę, przypomnę, to sprawny, generalnie zdolny do lokomocji organizm, który aktywnie szuka pożywienia. On musi szybko odbierać sygnały środowiskowe, przynajmniej większość zwierząt tak musi, tak musi robić. No więc powłoka ciała musi to też zapewniać. U części zwierząt powłoka ciała w ramach tego, powiedzmy sobie, właśnie kontaktu umożliwia wymianę gazową, a powiedzmy sobie szczerze, czasami nawet pobieranie substancji pokarmowych. No wreszcie także usuwanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Są wreszcie i takie zwierzęta, o których powłoka ciała jest bardzo mocno związana z ruchem. W przypadku zwierząt lądowych powłoka ciała powinna, no i tak robi, zapewnić ochronę przed nadmiernym wpływem szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego. Wreszcie u niektórych zwierząt powłoka ciała pełni sama z siebie, jeśli tak można powiedzieć, pełni funkcje zaczepno-obronne. O tym też będziemy musieli sobie jeszcze porozmawiać. Tę listę, jak już zresztą wspomniałem, możemy oczywiście wydłużać. Możemy ją powiedzmy sobie wydłużyć o ubarwienie ciała, maskujące, ostrzegawcze czy też rozpoznawcze. Możemy też mówić o bioluminescencji, ale wówczas nasze spotkanie wydłużyłoby się no, niepomiernie. Aby opanować tą mnogość funkcji u różnych grup zwierząt, ja przygotowałem specjalne takie zestawienie, w którym wyróżniłem tylko kilka typów konstrukcyjnych powłoki ciała. Zobaczmy zatem, jak one są zbudowane. Na początek, przypadek pierwszy, najprostszy. Otóż powłokę ciała stanowi wówczas po prostu sam nabłonek. Ja spróbuję to jakoś, tak powiedzmy sobie, w miarę szybko narysować. Mam nadzieję, że rozpoznajesz już tutaj. Powiedzmy sobie, komórki nabłonka jednowarstwowego. Notabene, w przypadku zwierząt bezkręgowych, będzie to nabłonek jednowarstwowy, walcowaty i innych nie będzie, jeśli chodzi oczywiście o bezkręgowce. Natomiast wracając do samej idei. Otóż mamy tutaj zatem do czynienia z, z, z cienką warstwą izolacyjną. Która powiedzmy sobie, słabo nadaje się do pełnienia funkcji takich ochronnych w sensie mechanicznym, ale uwaga, bardzo dobrze przepuszcza różnego rodzaju substancje. Zatem taka delikatna konstrukcja też będzie się pojawiała. Ona oczywiście funkcjonuje u zwierząt najprostszych, generalnie rzecz biorąc u parzydełkowców. Wariantem znacznie bardziej, jakby to powiedzieć, masywnym i dającym większe możliwości, jest już wór powłokowo-mięśniowy. W przypadku wora powłokowo-mięśniowego mamy do czynienia z taką sytuacją, że oczywiście występuje nabłonek, cały czas mówiąc o worze powłokowo-mięśniowym, no tak naprawdę mamy na myśli zwierzęta bezkręgowe. Zatem mamy jednowarstwowy nabłonek standardowo, uwaga, i pod tym nabłonkiem umieścimy warstwę mięśni. Wówczas mamy zatem dwie składowe. Jedną powłokową, drugą mięśniową. I to razem daje nam wór powłokowo-mięśniowy. Ten wariant wora powłokowo-mięśniowego, który może jest dosyć delikatny, może mieć, nie zawsze ma, ale może mieć na przykład nawet rzęski, może mieć mikrokosmki, może być też pokryty glikokaliksem. Tego rodzaju rozwiązanie taki no nazwijmy to właśnie delikatny wór powłokowo-mięśniowy funkcjonuje generalnie u płazińców. Jeśli mówimy o przydatkach takich jak rzęski, no to będą wirki, prawda, jeżeli są mikrokosmiki, to będziemy mówili o pasożytach, ale do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie to jest powierzchnia, która z jednej strony umożliwia jeszcze wymianę substancji dwustronną, ale obecność warstw mięśni powoduje, że powłoka ciała zaczyna uczestniczyć w lokomocji. Na tym etapie, jeszcze, że mówiąc, ta lokomocja nie jest zbyt zaawansowana, no ale kiedyś od czegoś trzeba zacząć. Wór powłokowo-mięśniowy może też występować w takim wariancie, powiedzmy sobie, no nieco bardziej, jakby to powiedzieć, mechanicznie odpornym. Tutaj mamy zatem nabłonek, warstwy mięśni, o czym jeszcze oczywiście będzie mowa. Zatem część nabłonkową, część pokrywającą, część mięśniową. I uwaga! Komórki nabłonka mogą wydzielać oskórek. Tego rodzaju sytuacja, gdzie wór powłokowo-mięśniowy jest dodatkowo chroniony warstwą oskórka, co zwiększa odporność mechaniczną. Może na przykład funkcjonować w ten sposób, że utrudnia strawienie, jeżeli to jest pasożyt wewnętrzny. Zatem mamy taką sytuację, że wór powłokowo-mięśniowy właśnie może być jeszcze pokryty dodatkowo kutykulą tak jest na przykład u nicieni, ona jest tutaj już dosyć gruba. Kutikula funkcjonuje także u zwierząt, no, powiedzmy sobie, bardzo odlegle spokrewnionych z nicieniami, czyli u pierścienic. Tam zresztą rozbudowie ulega warstwa mięśniowa, czy warstwy mięśniowe wora powłokowo-mięśniowego. No ale to będziemy sobie jeszcze analizowali w szczegółach. No dobrze. Spójrzmy teraz na kolejny wariant powłoki ciała. Ja może najpierw go narysuję, a potem nazwiemy sobie. Otóż teraz wyobraźmy sobie, że komórki nabłonka pokrywającego ciało, tak, oczywiście one leżą na błonie podstawnej, a jakże? Otóż mięśnie są, zostają oddzielone, one już nie funkcjonują jako powłoka ciała, to są wyspecjalizowane mięśnie szkieletowe, natomiast komórki nabłonka wydzielają oskórek, tak jak w tym przypadku, tylko że warstwa tego oskórka jest naprawdę gruba. Mamy tutaj do czynienia, i jeszcze zresztą ona jest wysycona chityną, często będzie ulegała mineralizacji. Wówczas powstanie nam, właściwie to jest całość, powstanie nam egzoszkielet, szkielet zewnętrzny, taki jaki funkcjonuje u stawonogów. W tym przypadku zatem będziemy mieli problem. Grubego pancerza, oczywiście on jest mniej lub bardziej gruby, ale powiedzmy sobie relatywnie, zawsze będziemy mówili ogólnie o grubym pancerzu, który uniemożliwia już wymianę substancji. Przez jego powierzchnię prawie nic już nie będzie dyfundować. Będzie utrudniał także komunikację ze światem zewnętrznym w ten sposób, że na no jest pytanie, gdzie zamieścić elementy zmysłowe, ale stawonogi oczywiście i z tym problemem sobie poradziły. Natomiast ta konstrukcja pełni przede wszystkim funkcję ochrony mechanicznej. No, i jeszcze jedna kwestia. W momencie, kiedy komórki nabłonkowe wydzielają szczególnie grubszy oskórek, tak jest w przypadku nicieni oraz stawonogów, często nabłonek nazywa się hipodermą. Prawda? Dlatego, że on leży pod tą częścią zewnętrzną pod oskórkiem. No dobrze, został nam jeszcze piąty wariant, najtrudniejszy w sumie do przedstawienia. Otóż wyobraźmy sobie, że porzucamy ideę. Porzucamy ideę jednowarstwowego nabłonka. Ja tutaj bardzo nieładnie rysuję, ale, ale powiedzmy sobie, chodzi o pewną ideę ogólną. Tak, mamy tutaj zatem nabłonek wielowarstwowy, i w tym momencie pod nim będziemy mieli łącznotkankową skórę właściwą. Ewentualnie jeszcze może być nawet podskórna, ale to już podskórna warstwa tkanki tłuszczowej. W każdym razie stworzyliśmy tak, tutaj mamy na skórę, czyli nabłonek pokrywający ciało wielowarstwowy, tutaj mamy skórę właściwą, czyli ogólnie rzecz ujmując mamy skórę kręgowca. To jest inne rozwiązanie. Tutaj mówiliśmy o rozwiązaniach, które funkcjonują u bezkręgowców, ogólnie rzecz ujmując. Tutaj mamy rozwiązanie, które funkcjonuje u kręgowców, czy też ściśle mówiąc, u czaszkowców. Te zwierzęta nie wiążą, niemal wszystkie czaszkowce nie wiążą bezpośrednio powłoki ciała z mechaniką ruchu o czym jeszcze będzie mowa natomiast chcę zwrócić twoją uwagę na to że jeśli mówimy o nabłonku wielowarstwowym to regulując liczbę warstw stopień zrogowacenia warstw zewnętrznych Będziemy mogli regulować to, w jaki sposób skóra funkcjonuje. Czy ona umożliwia wymianę pewnych substancji, na przykład tworzyć będzie powierzchnie oddychowe, bo tak jest powiedzmy sobie u płazów, one mają bardzo cienki nabłonek zewnętrzny, czy też skóra będzie gruba, silnie, zrogowa ciała, jak nie przemierzając u nosorożca. Oczywiście w skórze dość łatwo w takiej konstrukcji, dość łatwo zamieścić cały szereg elementów, które będą na przykład zmysłowych, które będą sięgały powierzchni ciała i które będą umożliwiały odbieranie bodźców. Tutaj będzie się kłaniała oczywiście elastyczna, sprężysta skóra właściwa, przede wszystkim, która jest oczywiście bogata we włókna kolagenowe. Tak więc powstaje tutaj inny typ rozwiązania niż te. Te powiedzmy sobie szczerze są albo... Najnormalniej w świecie delikatne i no właśnie, tutaj związane z ruchem wręcz, albo po prostu sztywne. Ten, to rozwiązanie, przepraszam, to rozwiązanie jest powiedzmy sobie najbardziej plastyczne, co zresztą będzie widać, jak będziemy analizowali powłokę ciała kręgowców. Gąbki i parzydełkowce, chociaż bezwzględnie różnią się, to są w końcu beztkankowce, to zaś już tkankowce. Tym niemniej reprezentują ogólnie bardzo prosty poziom organizacji ciała, w którym konstrukcyjnie powłokę tworzy pojedyncza warstwa komórek. Ponieważ są to zwierzęta wodne, nie ma tutaj wyjątków, zatem należy oczekiwać, że ten typ warstwy granicznej nie będzie w żaden sposób upośledzał funkcji tych organizmów. A zatem Przyjrzyjmy się bliżej powłoce ciała gąbek, a potem parzydełkowców. Jak zapewne doskonale wiesz, ciało gąbek ma bardzo prostą budowę. Tutaj widzimy model, powiedzmy sobie, taki ilustrujący schemat konstrukcyjny gąbki. Powiedzmy też, że ten fragment tutaj widzimy w postaci o już takiej bardziej dokładnej. To jest render modelu trójwymiarowego. Zatem Ciało gąbki od zewnątrz pokryte jest warstwą dermalną na schemacie tym prostym niebieskie. Natomiast tutaj widzimy właśnie komórki tworzące tę warstwę ciele gąbki. Oczywiście te komórki razem nie tworzą nabłonka. Nie ma tutaj ani błony podstawnej, ani desmosomów. Zatem jest to po prostu zbiór spłaszczonych, wielobocznych komórek, które ściśle do siebie przylegają. Te komórki to pinakocyty. Ceką charakterystyczną pinakocytów, przynajmniej niektórych gatunków gąbek, jest to, że one się mogą kurczyć. I to skurcz pinakocytów odpowiada za no, niewielkie odkształcenia ciała gąbek, które są możliwe. Składnikiem warstwy dermalnej, czyli tej powłoki ciała gąbek, są także porocyty, czyli komórki, które umożliwiają komunikację wnętrza gąbki ze światem zewnętrznym. Czyli mówiąc krótko, Warstwa graniczna, powłoka ciała gąbek jest po prostu warstwą tak naprawdę dość delikatną i ona no nie pełni jakichś tutaj nie ma jakichś specjalnych możliwości, ale też trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że na przykład nie ogranicza dyfuzji gazów oddechowych. Gąbki mają więc możliwość wymiany substancji przez powłokę ciała właściwie bez większych przeszkód. Zobaczmy teraz w takim razie, jak na tle gąbek wypadną parzydełkowce. Powłokę ciała wszystkich parzydełkowców tworzy jedna warstwa komórek. Tutaj mamy polipa, który oczywiście okryty jest pojedynczą warstwą komórek. Tutaj powłoka ciała w przypadku meduzy to też pojedyncza warstwa komórek. Zatem wydawałoby się, że to jest właściwie to samo, co w przypadku gąbek. Otóż nie. Parzydełkowce są tkankowcami, a więc ich powłoka ciała, jednowarstwowa, jest tak naprawdę Wyspecjalizowanym nabłonkiem. Mamy tutaj już zatem do czynienia z nabłonkiem. Widać to zarówno na renderze modelu trójwymiarowego, a tutaj mamy tą zewnętrzną warstwę powłokową komórek na preparacie mikroskopowym, który jest przekrojem ciała z tubi. I teraz tak, ta zewnętrzna warstwa komórek ściśle upakowanych, nabłonkowych, to epiderma. Ona jest pochodzenia ektodermalnego. Zresztą. To, że nabłonki pokrywające ciało u wszystkich zwierząt są pochodzenia ektodermalnego, myślę, że nikogo nie zdziwi, ponieważ no, to jest dość oczywiste, że struktura znajdująca się graniczna pomiędzy środowiskiem a wnętrzem ciała, ta struktura po prostu też pochodzi z zewnętrznego listka zarodkowego. Wróćmy jednak szybko do parzydełkowców. Przypomnijmy więc też jeszcze, że w epidermie parzydełkowców znajdują się nie tylko komórki nabłonkowe, ale i nabłonkowo-mięśniowe, dalej komórki zmysłowe, nerwowe i co istotne, w epidermie znajdują się także parzydełka, czyli struktury, które pełnią funkcje zaczepno-obronne właśnie u parzydełkowców. Zresztą struktury charakterystyczne i specyficzne dla tej grupy zwierząt. Podsumowując, zarówno w przypadku gąbek jak i parzydełkowców, zewnętrzna powłoka ciała, każda powłoka ciała jest zewnętrzna. Otóż powłoka ciała jest cienka, delikatna, nie ogranicza wymiany substancji, natomiast cezura podziału jest tutaj bardzo istotna. U gąbek jest to po prostu de facto zgrupowanie komórek pełniące funkcję nabłonka, natomiast tutaj mamy już do czynienia z tkanką i to jeszcze silnie wyspecjalizowaną. Na początek wyjaśnijmy sobie, skąd wzięły się te robaki w tytule klipu. Otóż robaki to nie jest termin naukowy. Nie jest to też jednostka taksonomiczna. Zatem pod tym pojęciem, bardzo takim ogólnym, kryje się grupa, czy też grupy zwierząt, których cechą wspólną tak naprawdę jest po prostu wydłużone, no właśnie, robakokształtne ciało. Zatem teraz będziemy mówić o płazińcach, nicieniach, i pierścienicach. Wszystko to są zwierzęta wodne, chociaż niektórzy przedstawiciele mogą funkcjonować w wilgotnych siedliskach lądowych, ale nie jest to, powiedzmy sobie, jakaś reguła raczej są to mniej liczni przedstawiciele. Wśród tych grup znajdziemy także pasożyty wewnętrzne ściślej mówiąc, chodzi mi tutaj o płazińce, które mogą być pasożytami zwierząt wodnych i nicienie także zwierząt lądowych. Tutaj mamy, tu sygnalizuje obecność pasożytów, zwierząt lądowych spośród płazińców, tutaj zaś nicieni. Z tym, że jeśli się dobrze zastanowić, to te zwierzęta, mówiąc krótko, są jednak przystosowane przede wszystkim do funkcjonowania w środowisku wodnym. Cechą wspólną, charakterystyczną natomiast, konstrukcyjną jest obecność wora powłokowo-mięśniowego. Wszystkie te zwierzęta mają powłokę ciała w postaci właśnie wora powłokowo-mięśniowego. Przy czym oczywiście on się różni, co zaraz postaram się wykazać. Analizując powłokę ciała płazińców, nie sposób pominąć faktu, że funkcjonują tutaj dwa bardzo wyraźnie różne skrajne modele biologiczne życia. Pierwszy model reprezentują płazince wolnożyjące, czyli wirki. Tutaj pokazujemy je na schemacie ogólnym. Natomiast drugi model przywry, z tym, że o nich nie będziemy teraz mówić, one zresztą nie są objęte programem szkoły średniej, natomiast takimi właśnie najbardziej typowymi przedstawicielami charakteryzowanymi w szkole średniej tego nurtu powiedzmy sobie pasożytniczego są tasiemce, czyli klasyczne pasożyty wnętrzniaki przewodu pokarmowego. I ten podział będzie cały czas się zaznaczał. Odzwierciedlają go te dwie grafiki przygotowane przez pana Jacka, znakomite zresztą rysunki. Widać na nich wór powłokowo-mięśniowy i leżącą oczywiście poniżej parenchymę. Tutaj też mamy wór powłokowo-mięśniowy. W tym przypadku jest to wór powłokowo-mięśniowy wolno żyjącego, tutaj zaś mamy tasiemca. I po kolei, proszę bardzo. Nabłonek w przypadku wirków pokryty bardzo licznymi rzęskami, które pełnią rozliczne zadania, w tym nawet związane są z lokomocją. Tenże nabłonek zawiera komórki wydzielające śluz, czyli to wszystko ułatwia wypławkowi na przykład, czyli, czy też innym wirkom poruszanie się. Natomiast pod warstwą nabłonka leżą trzy warstwy mięśni. Zaznaczmy je sobie jeszcze tutaj. O, właśnie. W zależności od tego, w jakim kierunku ułożone są włókna, mówimy o warstwie mięśni podłużnych, skośnych, to te tutaj widoczne, oraz okrężnych. Rozbudowana muskulatura powoduje, że powiedzmy sobie, sprawność lokomotoryczna wilków jest no, w porównaniu w razie z tasiemcami rewelacyjna. Skoro o tasiemcach mowa zatem, Spójrzmy na cechy charakterystyczne ich wora powłokowo-mięśniowego. Tak naprawdę jest on przede wszystkim zdecydowanie cieńszy, co ma związek z tym, że te zwierzęta no, mogą powiedzmy sobie, sprawniej wchłaniać substancje pokarmowe. One w końcu nie mają przewodu pokarmowego. Co bardzo charakterystyczne, nabłonek pokrywający ciało tasiemców wytwarza mikrokosmki. To zwiększa powierzchnię wchłaniania. Mało tego, powierzchnia tego nabłonka pokryta jest dość grubą warstwą glikokaliksu, co zabezpiecza przed strawieniem. Co jeszcze chyba istotniejsze, szczytowa część komórek nabłonkowych, które tworzą wór powłokowo-mięśniowy, zlewa się. Powstaje syncytium, czyli zespólnia. Natomiast tutaj o podstawne części komórek, czyli te, które zawierają jądro komórkowe, zauważ, one pozostają wolne. Natomiast zlewa się ich właśnie ta ta część szczytowa. Co jeszcze ciekawe, ale chyba logiczne, w worze powłokowo-mięśniowym tasiemców prawie w ogóle nie ma mięśni. Tu widzisz te czerwone elementy, one sygnalizują obecność pojedynczych włókien mięśniowych. Wziąwszy jednak pod uwagę fakt, że hmm, tasiemiec nie jest wyścigowcem, nigdzie mu się nie spieszy, ta redukcja wora powłokowo-mięśniowego w tej części mięśniowej nie powinna nikogo dziwić. Chociaż. Jeśli mówimy o zdziwieniu, wróćmy na moment jeszcze do płaźniców wolnożyjących, ściślej zaś mówiąc do niektórych wirków, takich jak na przykład wypławek, otóż one mają w nabłonku, w mniejszej ilości także w parenchemie, otóż w nabłonku tych zwierząt występują takie pałeczkowate twory, to są rabdity. Jeśli nabłonek zostanie podrażniony, te rabdity są wyrzucane, one gwałtownie pęcznieją. I umożliwiają w ten sposób albo powiedzmy sobie, częściowe skrępowanie napastnika, albo ofiary. No, ale zostawmy tę ciekawostkę. Przejdźmy teraz do wora powłokowo-mięśniowego nicieni. W porównaniu z płaznicami ciało nicieni ma bardzo prostą budowę. Nie będę tego wątku teraz rozwijał. Zatem należy oczekiwać, że prostą budowę będzie miał także wór powłokowo-mięśniowy. Potwierdza to mikrofotografia preparatu mikroskopowego przekroju poprzecznego ciała glisty. Widzimy tutaj ciemniejszą warstwę nabłonka, który wydziela oskórek, czyli kutykulę. Pod nabłonkiem zaś leżą warstwy, czy też leży warstwa mięśni. No i razem mamy tutaj zatem wór powłokowo-mięśniowy. Żeby zobaczyć nieco dokładniej, jak on tak naprawdę jest zbudowany, posłużymy się kolejną, czy też kolejnymi grafikami. Tutaj widzimy jeszcze raz ciało, ogólnie rzecz ujmując, nicienia. Widzimy nabłonek pokrywający to ciało. Ja jeszcze dodam, że co ciekawe, u wielu gatunków pasożytniczych komórki tego nabłonka zlewają się, tworząc warstwę sensetyczną. Natomiast w tej chwili najistotniejsze jest to, że komórki wydzielają na zewnątrz składniki oskórka. Tutaj widzisz fragment oskórka w bardzo dużym powiększeniu. Oczywiście jest to model trójwymiarowy, ścisiejący jego render. Widać, że włókna kolagenowe, które są głównym składnikiem oskórka nicieni, ułożone są w różnych kierunkach. Tutaj mamy okrężne. Kolejne warstwy oskórka tworzą włókna ukośne, ale o różnym przebiegu. Tych warstw, jak widzisz, może być więcej, jest ich rzeczywiście całkiem sporo. Taka budowa powoduje, że oskórek nicieni jest niesamowicie odporny mechanicznie, przy czym zachowuje pewną sprężystość wreszcie nie uniemożliwia dyfuzji gazów oddechowych natomiast blokuje przepływ całego szeregu różnych substancji w tym także trucizn okazuje się że dzięki właśnie przede wszystkim takiej powłoce ciała nicienie są nie tylko najszerzej rozpowszechnionymi zwierzętami na kuli ziemskiej mówię teraz o nicieniach wolnożyjących ale są także niezwykle powszechnymi pasożytami Spośród omawianych tu hmm, robaków ewidentnie najwyższy poziom organizacji ciała osiągnęły pierścienice, takie jak tutaj widzisz schematycznie przedstawiona na, na ryćnie. Tutaj chcemy też zaznaczyć, że ciało pierścienic zbudowane jest z segmentów pierścieni, ale wór powłokowo-mięśniowy, który współtworzy te pierścienie, w każdym pierścieniu tak naprawdę jest taki sam. Zobaczmy zatem, jak on tak naprawdę jest zbudowany. Nie ma tutaj jakichś cech specjalnych, takich bardzo unikalnych. Dysponujemy zatem nabłonkiem jednowarstwowym. Tutaj go też widzimy na tym preparacie mikroskopowym przekroju drżdżownicy. Ten nabłonek wydziela bardzo cienki oskórek. Zawiera też komórki gruczołowe, które wydzielają śluz. To ułatwia poruszanie się i zresztą wymianę gazową. Natomiast pod nabłonkiem leżą już mocno wyspecjalizowane warstwy mięśni. Dlatego też lokomocja pierścienic jest sprawniejsza niż u dwóch poprzednio omawianych grup. Wypadałoby chyba jeszcze tylko dodać, że u tzw. siodełkowców komórki śluzowe są skupione w określonym miejscu, zwanym siodełkiem, i wytwarzany przez nie śluz tworzy kokon, w którym mogą rozwijać się nowe osobniki. Ponadto część pierścienic, jeśli mówiąc większość pierścienic, no już dobrze, powiedzmy sobie to, wieloszczety i skomposzczety mają szczecinki, które usprawniają lokomocję, ale także pełnią funkcję narządów czuciowych. Jedną z przyczyn zupełnie oszałamiającego sukcesu ewolucyjnego stawonogów, które w końcu występują nie tylko w wodzie, we wszystkich rodzajach Zbiorników wodnych na kuli ziemskiej, ale także zasiedliły środow skutecznie środowisko lądowe, a wiele z nich, bardzo, bardzo liczne, opanowały zdolność do lotu. Zatem, w przypadku zwierząt, które żyją w tak różnych środowiskach, które, jak się można łatwo domyślić, będą stosowały różne strategie lokomocyjne, powłoka ciała będzie musiała, że tak powiem, nadawać się do tego wszystkiego. Zobaczmy zatem, jak jest to możliwe. Odpowiedzią na to bardzo ogólne pytanie są tak naprawdę dwa zdania. Po pierwsze, nie może to być wór powłokowo-mięśniowy. Po drugie, musi to być egzoszkielet. O tym, dlaczego nie może to być wór powłokowo-mięśniowy, będziemy dokładniej mówić już wkrótce. Teraz więc zasygnalizujmy tylko, że nie za bardzo nadaje się on dla zwierząt o skomplikowanych systemach lokomocyjnych. Powtórę, będzie słabo chronił przed utratą wody w przypadku funkcjonowania zwierząt w warunkach środowiska lądowego. Zatem egzoszkielet, czyli powłoka, taka powiedzmy sobie w cudzysłowie skorupa, która osłania ciało stawonogę. Przy czym od razu sobie powiedzmy, że egzoszkielet nie jest litą skorupą on może być budowany przez elementy, które w pewnych miejscach się zlewają i są tam, powiedzmy sobie, całe odcinki. Na przykład niektóre tagmy mogą być przykryte takim pancerzem. Ale generalnie rzecz biorąc, w skali całego zwierzęcia składa się z elementów, które są ze sobą zestawione ruchomo. To bardzo dobrze widać, szczególnie na odnóżach. Zatem bliższe byłoby takie porównanie do, powiedzmy sobie, średniowiecznej zbroi płytowej. Takie zbroje na przykład mieli krzyżacy w bitwie pod Grunwaldem. Zresztą polska jazda ciężkozbrojna też. Natomiast no zostawmy może te dywagacje historyczne. Otóż stawonogi mają lepszą w cudzysłowie zbroję. Na czym ta przewaga pancerza stawonogów nad właśnie średniowieczną zbroją płytową polega? Otóż, po pierwsze, materiał, który buduje tą osłonę, jest inny. Zbroja płytowa no to stal, ciężka. Prawda, twarda, która się łatwo nagrzewa, bardzo szybko się wychładza. No i taki zakuty w stal rycerz to nawet na konia często nie wsiadał sam, tylko był podnoszony. Natomiast stawonogi zadziwiają po prostu możliwościami lokomocyjnymi. Dlaczego? Dlatego, że ich pancerz jest chitynowy. To jest oskórek chitynowy. Tutaj widzimy komórki nabłonka, które wydzielają warstwy białek i hityny, to hityna spaja te właśnie białka, powoduje to, że blaszki oskórka tworzą taką bardzo sztywną konstrukcję, która jednak jest zdecydowanie, ale to zdecydowanie lżejsza niż stal. Kolejną zaletą jest to, że ten element ma pewną sprężystość. To, to oczywiście też zależy od grubości oskórka. Są takie stawonogi, które mają bardzo gruby oskórek. Zresztą dodatkowo wysycane. Solami mineralnymi, związkami wapnia i fosforu, i wówczas tworzy się rzeczywiście coś, co można nazwać pancerzem, takim twardym, ale większość ma szkielet, który tak naprawdę jest powiedzmy sobie dość dynamiczny. On w niewielkim, minimalnym stopniu, ale jednak się odkształca i jest dość sprężysty. Mało tego, ponieważ ta kombinacja chityny i białek, szczerze mówiąc, jest dość dobrze przepuszczalna dla wody, to u stawonogów lądowych. Wierzchnia warstwa oskórka przykryta jest woskami. Tutaj widzisz taką warstwę wosku. Widać też, że komórki zmysłowe tutaj mamy włosek czuciowy, który jest oczywiście komórką osadzoną w nabłonku, i ta część zewnętrzna wystaje ponad powierzchnię oskórka, ale okryta jest tylko ochronną warstwą wosku. Spoglądając na skalę sukcesu ewolucyjnego stawonogów. Można powiedzieć, że rozwiązanie w postaci dość sztywnego, lekkiego, kompozytowego egzoszkieletu no jest po prostu rozwiązaniem wręcz idealnym. Czy zatem są jakieś cienie? Czy takie rozwiązanie ma jakieś wady? Tak. Jest ich kilka, z tym, że my skoncentrujemy się tylko na dwóch takich, moim zdaniem, najistotniejszych. Pierwszy kłopot to masa. Jakkolwiek chitynowy oskórek, egzoszkielet stawonogów jest no wielokrotnie lżejszy niż np. pancerz stalowy, tym niemniej swoją masę ma. Dlatego większość stawonogów, szczególnie formy lądowe, to zwierzęta niewielkie, kilku, kilkunastocentymetrowe. Drugi problem to wzrost. Sztywny zewnętrzny egzoszkielet, taki płytowy, no po prostu uniemożliwia wzrost. To, się, to nie zwiększy swoich rozmiarów. Z tym, że akurat z tym drugim problemem stawonogi poradziły sobie powiedziałbym wręcz koncertowo, znakomicie. Po prostu okresowo linieją. Przypomnijmy zatem, że linienie to zrzucanie starej powłoki, w przypadku stawonogów, właśnie tego sztywnego oskórka, tego, który już jest przyciasnawy. I zanim nowy oskurek zesztywnieje, zwierzę intensywnie rośnie. Czyli, mówiąc krótko, rozwiązaniem najogólniej rzecz ujmując jest wzrost skokowy. Jeśli powiem teraz, że mięczaki mają ciało miękkie, Ameryki nie odkryje na pewno. Ale w tym sformułowaniu jest jedna ważna, pojawia się jedna ważna kwestia. Otóż miękkie ciało oznacza miękką powłokę. I rzeczywiście ta miękka, delikatna powłoka, jest w zupełności wystarczająca, zarówno dla form wodnych, które występują przede wszystkim w morzach, ale nie tylko, i także dla pewnej części form, które opanowały wilgotne siedliska lądowe. Mówimy tu oczywiście o części ślimaków. Jak to jest zatem, że mając takie miękkie ciało, okryte miękką powłoką, delikatną zapewne, te zwierzęta odniosły naprawdę duży sukces ewolucyjny? Myślę, że do tego sukcesu w niewielkim stopniu tak naprawdę przyczynił się jednowarstwowy, delikatny nabłonek, który przykrywa, okrywa, przepraszam, ciało mięczaków. W tym nabłonku znajdują się liczne gruczoły śluzowe, ale to on nie ma jakichś powiedzmy sobie szczerze, cech specjalnych. Źródło sukcesu jest inne. Szczerze mówiąc, są dwa. Pierwszym jest zróżnicowanie warstw mięśni. Wora powłokowo-mięśniowego, bo w przypadku niektórych mięczaków, szczególnie tych prymitywniejszych, można mówić o worze powłokowo-mięśniowym. Z tym, że jest to o tyle niebezpieczne, że mięczaki wykształciły także wyspecjalizowane mięśnie. O tym porozmawiamy analizując lokomocję. Natomiast w tej chwili wskażemy drugie źródło sukcesu ewolucyjnego mięczaków, jeśli chodzi przynajmniej o powłokę ciała. Tym sukcesem jest oczywiście muszla. Większość mięczaków, w każdym razie muszlowce, mają muszlę. Czyli wytwór komórek gruczołowych płaszcza. Znajdźmy sobie ten płaszcz. Tutaj widzimy worek trzewiowy na modelu trójwymiarowym, tak? W nim mieszczą się narządy wewnętrzne i część worka trzewiowego to są komórki płaszcza. Tutaj o te różowe doskonale widoczne. Na brzegach płaszcza komórki gruczołowe wytwarzają po prostu konchiolinowo-wapienną muszlę. Tutaj widzimy ją, ona jest zaznaczona oczywiście kolorem niebieskim i ponieważ cały czas ona przyrasta na brzegach, także muszla rośnie przez całe życie razem ze swoim właścicielem. Generalnie rzecz biorąc, muszla mięczaków jest konstrukcją twardą ale niekoniecznie bardzo odporną mechanicznie dlatego że na ogół jest dość cienka i krucha składa się z trzech warstw warstwa zewnętrzna rogowa budowana jest przez substancję rogową czyli konfiolinę. warstwa wewnętrzna porcelanowa tworzona jest przez kryształy węglanu wapnia natomiast najbardziej wewnętrzna warstwa muszli perłowa Ją tworzą takie bardzo liczne, bardzo drobne płytki wapienne, które nadają wewnętrznej powierzchni bardzo dużą gładkość. I dlatego, na przykład, ślimak winniczek może łatwo wciągnąć ciało do wnętrza spiralnie zwiniętej muszli. W ten sposób doszliśmy do funkcji muszli ślimaków lądowych. Otóż ten swoisty domek, jak mówią dzieci noszony przez ślimaka na grzbiecie. Służy rzeczywiście jako schronienie w przypadku zagrożenia, z tym, że no nie jest to, powiedzmy sobie, jakaś taka super ochrona. Natomiast muszla pełni dużo istotniejszą, inną rolę. Stanowi ochronę przed utratą wody. O tym porozmawiamy zresztą już wkrótce. Wspomnijmy zatem jeszcze muszle mięczaków. Ona najczęściej jest dwuczęściowa, zamyka się i tworzy... Też element szkieletowy, który chroni przed uszkodzeniami, przed drapieżnikami, a także uwaga, ułatwia zagrzebywanie się. Z kolei głowonogi, w każdym razie te zaawansowane formy współczesne, mają muszlę zredukowaną. To są zwierzęta aktywne ruchowo i tam po prostu muszla no, przeszkadzałaby w lokomocji, szkarłupnie, czyli. Morskie wtórnoustę bezkręgowce mają tak dużo cech dziwnych, unikalnych tak naprawdę, że jeśli powiem, że należy do nich także konstrukcja ich powłoki ciała, no to nie pozostanie nic innego, jak tylko zaprosić się i powiedzieć przynajmniej kilka słów, na czym ta unikalność polega. Ciało tej rozgwiazdy, czyli typowego przedstawiciela szkarłupni, Pokrywa jednowarstwowy nabłonek, który jest urzęsiony. Pod tym nabłonkiem leży warstwa tkanki łącznej, która wytwarza takie charakterystyczne wapienne płytki. Razem płytki te tworzą bardzo specyficzny wapienny szkielet wewnętrzny. Widzisz go na fotografii. Mamy tutaj szkielet rozgwiazdy. Tutaj widzimy ją z góry. Tutaj widzimy ją od dołu. Pomału przechodzimy zatem do omawiania powłoki ciała strunowców, ale zanim przejdziemy do konkretnych grup, chciałbym poczynić pewne ważne zastrzeżenie. Otóż strunowce ogólnie określane mianem niższych, czyli bezczaszkowce, osłonice te o bardzo prostej budowie, bezwzględnie związane ze środowiskiem wodnym, mają prostszą budowę powłoki ciała, które, która zbliża je raczej do bezkręgowców niż do kręgowców, bo w tym przypadku będziemy mówili o rozwiązaniu, w którym powłokę ciała tworzy skóra. Tutaj zaś nabłonek jednowarstwowy. A zatem po kolei. O bezczaszkowcach tak naprawdę musisz wiedzieć tylko tyle, że jednowarstwowy nabłonek jest u nich położony na cienkiej warstwie tkanki łącznej. W przypadku osłonic sprawa nieco się komplikuje. Otóż nabłonek pokrywające ciało osłonic, tak jak w przypadku żachwy, którą pokazujemy na modelu trójwymiarowym, tutaj widzimy fragmenty, gdzie usunęliśmy elementy ciała, ale uwaga! Cały czas na zewnątrz widoczna jest taka dość delikatna warstwa powłoka, właśnie wytwarzana przez komórki nabłonkowe, i to jest tunika. Podstawowym składnikiem tuniki jest wielocukier tunicyna. Żeby było ciekawiej, on ma budowę bardzo zbliżoną do celulozy. Tunika osłania ciało osłonic, prawda, chroni je, chociaż jest na ogół dość, dość delikatna. Zostaje więc jeszcze tylko przypomnieć, że jest to rozwiązanie unikalne. Tylko osłonice mają tunikę, nie występuje to rozwiązanie w żadnej innej grupie zwierząt. Aby przekonać się, jak uniwersalna jest konstrukcja skóry, jakie ma możliwości adaptacyjne, wystarczy po prostu popatrzeć na tę recinę. Cóż tutaj widać? Skóra pokrywa zarówno kręgowce wodne, typowo wodne, czyli tutaj moglibyśmy wrzucić do środka jeśli tak, można powiedzieć, minogi, tutaj zaś oczywiście mamy ryby. Dalej, pokrywa ciało kręgowców wodnolądowych, bo za takie uważane są powszechnie płazy. Wreszcie pokrywa ciało kręgowców, które ogólnie nazywane są po prostu lądowymi. Przy czym zarówno gady, jak i ssaki są bogate, znaczy grupy są dość bogate w formy wodne. A do tego wszystkiego jeszcze właśnie należy dodać, że przynajmniej kiedyś część gadów po prostu potrafiła latać, współcześnie potrafią to niektóre ssaki. Nietoperze. Natomiast skóra i jej wytwory umożliwiły też rozwój, szaleńczy rozwój grupy no, znakomitych lotników, czyli ptaków. A zatem po kolei. Skóra minogów jest naga, pokryta śluzem, na skórek jest cienki, natomiast znacznie grubsza jest skóra właściwa. Skóra ryb pod wieloma względami po prostu jest bardzo podobna do skóry minogów. Mianowicie ma cienki, kilkuwarstwowy naskórek, który wytwarza jednokomórkowe gruczoły śluzowe. Tak więc ciało ryby pokrywa śluz, zmniejszający opory hydrodynamiczne, który ułatwia wymianę gazową itd. itd. Najgrubszą częścią skóry ryb jest skóra właściwa. I tu pojawia nam się systemowa różnica. Otóż większość współczesnych ryb w odróżnieniu od wszystkich współczesnych minoków wytwarza łuski. Tutaj widzisz dachówkowato ułożone łuski ryby kostnopromienistej. One razem tworzą taki charakterystyczny łuskowy pancerz. Takie ułożenie łusek powoduje, że ryba może wyginać dość znacznie ciało na boki, a więc nie ogranicza on zdolności lokomocyjnych. Pozostaje nam więc jeszcze tylko powiedzieć, że jest kilka rodzajów łusek. I tutaj mamy łuski plakoidalne ryb krzęsnoszkieletowych. Tutaj widzimy kilka łusek ganoidalnych, które pokrywają ciało ganoidów kostnych. Tutaj zaś mamy właśnie dwa rodzaje łusek elastycznych. Aha no i jeszcze zostaje chyba tylko stwierdzić, że łuski są wytworami skóry właściwej. Płazy są zwierzętami wodno-lądowymi i ich skóra, szczerze mówiąc, dużo lepiej nadaje się do funkcjonowania w wodzie niż w warunkach środowiska lądowego. Dlaczego? Dlatego, że pokrywa ją cienki, no my tutaj celowo narysowaliśmy nieco grubszy, ale tak naprawdę cienki, kilkuwarstwowy nabłonek, który nie jest rogowaciały i który nie uniemożliwia wymiany gazowej, bo jak zapewne pamiętasz, płazy dość intensywnie oddychają także skórą. Wytworem nabłonka, na skórka, przepraszam bardzo, są gruczoły śluzowe, bardzo liczne w skórze płazów i tutaj różnica w stosunku do ryb jest taka, że są to już gruczoły wielokomórkowe, o naprawdę dużej wydajności. Skóra właściwa płazów nie ma jakichś cech szczególnych, ale nie należy zapominać, że jest bardzo silnie ukrwiona. Podobnie nie należy też zapominać o tym, że wiele płazów ma Gruczoły jadowe i wytwarza silne toksyny. Oczywiście w ten sposób powłoka ciała pełni funkcje obronne. W porównaniu z płazami, skóra gadów uległa, no powiedzmy sobie, zasadniczym zmianom. Po pierwsze, zniknęły gruczoły. Praktycznie w skórze gadów nie ma żadnych gruczołów, nie tylko śluzowych. Są nieliczne gruczoły zapachowe. Niektóre gady, przepraszam, morskie mogą mieć też gruczoły solne, ale to naprawdę nie zmienia faktu, że skóra gadów jest sucha, pozbawiona gruczołów. W końcu mamy tutaj do czynienia ze zwierzętami, które świetnie radzą sobie w środowisku lądowym i ograniczają straty wody właśnie przez powierzchnię ciała. Wróćmy zatem do tejże powierzchni ciała, do powłoki. Otóż na nabłonek, czy też na u gadów jest wielowarstwowy i silnie zrogowaciały. Na skórek ten może wytwarzać różnego rodzaju rogowe łuski, tarczki, a nawet płytki, które swoje właściwości mechaniczne, swoją odporność mechaniczną zawdzięczają temu, że zbudowane są głównie z keratyny. U części gadów skórę mogą wzmacniać skostnienia skórne to są tarczki czy też płyty kostne, które pochodzą ze skóry właściwej. Tak więc generalnie rzecz biorąc, skóra gadów, tak jak tego legwana, wykazuje bardzo silne przystosowania do tego, aby ograniczać straty wody. Oprócz tego pełni ona funkcje ochronne. Dodać należy, że rogowaciejąca warstwa zewnętrzna na skórka jest przez gady zrzucana, a więc one także linieją. Ale to nie jest tak jak w przypadku owadów czy też innych stawonogów, gdzie egzoszkielet ogranicza wzrost. Tutaj po prostu złuszczające się komórki na skórka obumierają no i właśnie ulegają złuszczeniu. Po swoich gadzich przodkach ptaki odziedziczyły cały szereg cech, w tym także jedną ważną cechę skóry. Otóż skóra ptaków pozbawiona jest gruczołów. Nie znajdziemy tutaj żadnych gruczołów praktycznie. Oczywiście jest jeden wyjątek. Mówimy tutaj teraz o gruczole kuprowym, którego tłusta wydzielina rozprowadzana jest dziobem i ta wydzielina zabezpiecza pióra przed zamoknięciem. Zatem można oczekiwać, że taka sucha, pozbawiona gruczołów skóra będzie dobrze sprawdzała się w warunkach środowiska lądowego. No i tak oczywiście jest. Pojawiły się też jednak no, istotne różnice. One ogólnie rzecz ujmując, związane są z przystosowaniem ptaków do lotu i stało cieplnością. Zatem po kolei. Ptak to lotnik. To zresztą znakomity. Jego powłoka ciała musi zatem mieć małą masę. Dlatego na ptaków nie tylko jest pozbawiony gruczołów, ale przede wszystkim jest bardzo cienki. Cienka jest także skóra właściwa. W jej kieszonkach zaś znajdują się podstawowe, rogowe wytwory naskórka, czyli pióra. To właśnie pióra tworzą bardzo lekką okrywę ciała. Jako, że na pewno doskonale pamiętasz, w jaki sposób zróżnicowane są pióra, zatem przypomnijmy tylko króciutko. Z lotem związane są bezpośrednio lotki i sterówki. Natomiast pióra pokrywowe pełnią taką funkcję, że zabezpieczają pióra puchowe i uwaga, poprawiają aerodynamikę. Skoro wspomniałem o piórach puchowych, no to trzeba powiedzieć, że one są najistotniejsze dla utrzymania stałocieplności. Tak się bowiem składa, że zwierzę stałocieplne musi mieć warstwę termoizolacyjną, która będzie chroniła. Przed ucieczką ciepła, przed nadmierną ucieczką ciepła. Ptaki oczywiście taką warstwę mają, no właśnie, tworzą ją pióra puchowe, z tym, że no oczywiście dodatkową ochronę piórą puchową, czy też warstwie piór puchowych zapewniają, a jakże pióra pokrywowe. Jak widać u ptaków, funkcje po prostu skóry, funkcje powłoki ciała są już bardzo rozbudowane. Kończąc, wypadałoby chyba jeszcze tylko wspomnieć, że rogowymi wytworami na skórka są dziób. Pazury i rogowe łuski na kończynach dolnych. W przypadku ssaków, doszukiwanie się tego pokrewieństwa z gadami w przypadku skóry będzie już trochę trudniejsze. Dlatego, że skóra ssaków uległa znaczącym zmianom ewolucyjnym. Można byłoby powiedzieć tak, no powiedzmy sobie, nienaukowo, ale że skóra ssacza jest przykładem tego, co można wycisnąć z tego rodzaju konstrukcji. Dlatego, że skóra ssaków oczywiście zawsze pełni typową funkcję ochronną, do tego wszystkiego może wytwarzać np. błony lotne, tak jak w przypadku nietoperzy, błony pławne, chodzi tutaj oczywiście o ssaki wodne, a w przypadku torbaczy, wytwarza także torbę lęgową. Ponieważ ssaki są grupą zwierząt bardzo plastycznych, jeśli chodzi o zachowania i występujących w bardzo różnych środowiskach, we wszystkich strefach klimatycznych, należy oczekiwać, że ich skóra będzie miała różną grubość to będzie właśnie zależało od gatunku i od tego, gdzie i w jaki sposób funkcjonuje w przyrodzie. Dalej, skóra będzie różnie wyposażona w gruczoły. Wreszcie, okrywa włosowa będzie zróżnicowana czyli po prostu skóra będzie wytwarzała różne włosy. Ponadto należy oczekiwać, że będzie wytwarzała różnego rodzaju wytwory. No dobrze, po tej pracowitej wyliczance przypomnijmy tylko podstawowe cechy konstrukcyjne skóry ssaków. Mamy tutaj wielowarstwowy, rogowaciejący naskórek i trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, on może być bardzo cienki albo bardzo gruby, bardzo silnie zrogowaciały. Teraz ten naskórek wytwarza włosy, to są rogowe wytwory naskórka. O nich za moment. Wreszcie w skórze ssaków są gruczoły, o czym wspominałem, różne i tak. Najważniejsze z nich to gruczoły łojowe, czyli ich wydzielina natłuszcza włosy, zmniejsza powiedzmy sobie, ich podatność na zamakanie. Do tego dołóżmy gruczoły potowe, to są te, dzięki którym ssaki mogą sprawnie odprowadzać nadmiar ciepła. Tutaj nie narysowane, ale wspomnijmy o nich. Są gruczoły zapachowe jeszcze i gruczoły mlekowe, czyli przekształcone gruczoły potowe. Teraz wróćmy jeszcze do kwestii okrywy włosowej. Otóż występują dwa podstawowe rodzaje włosów w okrywie włosowej z ssaków. Są to włosy ościste, te dłuższe, sztywniejsze, i włosy wełniste, krótsze które tworzą warstwę termoizolacyjną. Do tego jeszcze wrócimy. Wspomnijmy też, że saki mają włosy czuciowe. One szczególnie dobrze rozwinięte są np. u kotów czy fok. Tak jak ptaki mogą stroszyć pióra, tak saki mogą stroszyć włosy, czyli sierść. Dlatego mogą to robić, ponieważ włosy są połączone z mięśniami, które są osadzone w skórze właściwej i skurcz tych mięśni prowadzi do, właśnie do stroszenia włosów. Co ma znaczenie, oczywiście, tak jak w przypadku ptaków, behawioralne, oczywiście, to jest kwestia grubości warstwy termoizolacyjnych, ale także pewnych zachowań, postaw obronnych, grożących, godowych. No to jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Na szczęście chyba nie będziemy ich tutaj musieli omawiać, bo to, to tak naprawdę mówi się o tym w gimnazjum. Natomiast trzeba teraz wyraźnie wspomnieć o tym, że włosy nie są jedynymi rogowymi wytworami na skórka. Saki w końcu wytwarzają pazury, kopyta, paznokcie, łuski, wytworami rogowymi są także po prostu rogi oraz fiszbiny. Myślę, że teraz wypadałoby jeszcze trochę porozmawiać na temat stałocieplności ssaków. Tutaj od razu trzeba sobie powiedzieć też wyraźnie, że tak naprawdę włosy jako okrywa chroniąca przed stratami ciepła funkcjonują w bardzo podobny sposób, tak jak pióra ptasi. No, ale wróćmy do ssaków. Mamy tutaj sierść psa. Widzimy, że w zależności od pory roku ten pies żyje w strefie klimatycznej umiarkowanej, zatem latem jest ciepło, i w okrywie włosowej widać, że ilość włosów wełnistych jest mniejsza. W związku z tym tutaj możliwe są straty ciepła, i to w końcu latem o to chodzi. Zimą, kiedy zwierzę po prostu Uszczelnia pod, pod kątem oczywiście termicznym, to jest taki cudzysłów: uszczelnia ciało. No to po prostu zwiększa się liczba włosów wełnistych, i ta warstwa termoizolacyjna jest dużo, dużo skuteczniejsza niż ta. Oczywiście zmiana sierści z letniej na zimową i odwrotnie, no to po prostu proces linienia, czyli odpowiednik ptasiego pierzenia. No i na koniec zostanie nam kwestia zupełnie inna, mianowicie tak: są ssaki bez włosów i nie mówimy tutaj o pewnych ekstremach zwierząt lądowych, tylko mówimy o ssakach tych czystowodnych naprawdę, na przykład o waleniach. One mają skórę pozbawioną włosów, czyli no bo włosy tam po prostu przeszkadzałyby. Zatem powstaje u nich problem termoizolacji. Ale należy pamiętać, że te zwierzęta mają bardzo grubą, podskórną warstwę tkanki tłuszczowej. Zresztą taką podskórną tkankę tłuszczową masywną mają także te saki wodne, które po prostu mają krywę włosową. No i oczywiście te saki, które żyją po prostu w rejonach bardzo zimnych. Zatem powłoka ciała saków to taka konstrukcja, która umożliwia funkcjonowanie w bardzo różnych środowiskach zwierzętom. O bardzo różnym trybie życia. I uwaga! Cały czas zachowującym jedną istotną cechę stało Kiedy przygotowywałem materiały o powłoce ciała, zastanawiałem się, co umieścić w podsumowaniu w uwagach końcowych. W końcu dużo takich ogólnych informacji znajduje się już we wprowadzeniu. Zatem tylko wybrane elementy. Spójrzmy. Jeśli mówimy o typach konstrukcyjnych powłoki ciała i mówimy o tym, że najprostszym takim typem konstrukcyjnym jest nabłonek, no to trzeba pamiętać, że gąbki z takiego zestawienia nam wypadną, ponieważ one nie mają w ogóle tkanek. No tym niemniej mają pojedynczą warstwę komórek, która tworzy powłokę ciała. Zatem jeśli mówimy o nabłonku jako tym, który tworzy powłokę ciała, na pewno zaznaczymy parzydełkowce i zaznaczymy też bezczaszkowce, chociaż one mają już łącznotkankową warstwę pod nabłonki. No dobrze. Jeśli mówimy o tym, że ścianę ciała tworzy wór powłokowo-mięśniowy, to jest jasne, że wskażemy w prosty sposób płazińce, nicienie, pierścienice. Zatem wciąż jesteśmy tak naprawdę na etapie rozwiązania, które funkcjonuje dobrze i dobrze sprawdza się w środowisku wodnym. Ja sygnalizowałem też, że niektóre mięczaki... Przynajmniej niektóre można potraktować w ten sposób, że ich powłoka ciała trochę przypomina tylko właśnie silnie zmodyfikowany wór powłokowo-mięśniowy. Natomiast w podręcznikach tak naprawdę mięczaki klasyfikuje się jako grupę, która ma szkielet zewnętrzny, podobnie jak stawonoki. No to oczywiście jest sprawa muszli. Nie będziemy tego w tej chwili powiedzmy sobie próbowali obalić, bo nie o to chodzi. Zaznaczmy sobie zatem tak naprawdę w taki wariant szkolny, czyli szkielet. Zewnętrzny, który funkcjonuje właśnie przede wszystkim u stawonogów, ale także możemy mówić o mięczakach. Idąc dalej, szkarłupnie tak naprawdę będą wymykały się klasyfikacji, ponieważ ich szkielet wapienny powstaje w bardzo specyficzny sposób, dlatego proponuję go tutaj nie przepisywać do żadnego z typów konstrukcyjnych. Podobnie będzie sprawa się miała z osłonicami. W końcu tunika to też jest rozwiązanie tak naprawdę bardzo, bardzo specyficzne. Natomiast jeśli mówimy o Skórze jako powłoce ciała, no to w przypadku tej konstrukcji będziemy mogli łatwo zaznaczyć, że o, mają skórę mają wszystkie kręgowce i jest ona dla tych zwierząt bardzo charakterystyczna. Zatem ogólnie rzecz ujmując, mamy tutaj taką sytuację. Rozwiązania pierwsze i drugie, które na ogół. Nie wpływają w znaczący sposób na tempo dyfuzji, szczególnie oczywiście ten wariant nabłonkowy. Zatem to są te typy powierzchni, które sprawdzają się właśnie w środowisku wodnym i sprawdzają się jako też powierzchnie wymiany kontaktu. Jeśli chodzi o szkielet zewnętrzny, no to on generalnie bardzo silnie ogranicza powiedzmy sobie, funkcjonowanie powłoki ciała jako kontaktowe, jako powierzchni wymiany. Tym niemniej, oczywiście funkcjonuje zarówno u zwierząt wodnych z powodzeniem, jak i u zwierząt lądowych. Z kolei skóra kręgowców jest na tyle plastycznym rozwiązaniem, że z jednej strony oczywiście może i silnie ogranicza wymianę substancji, tym także straty wody, ale też i oczywiście ta skóra nie funkcjonuje jako powierzchnia oddechowa, ale może być właśnie odwrotnie. Dowodem na to są oczywiście przede wszystkim płazy takim szkolnym, ale nie zapominajmy, że dotyczy to także kręgowców pierwotnie wodnych. Jeśli zaś chodzi o rozliczne funkcje powłoki ciała różnych zwierząt, postanowiłem w uwagach końcowych zamieścić tylko te, które. No moim zdaniem są najistotniejsze, zresztą dość powszechne. Mianowicie chodzi tutaj oczywiście o funkcję ochronną, obronną, dalej transport substancji, np. dyfuzję gazów oddechowych lub pobieranie substancji pokarmowych, dalej funkcję lokomocyjną. Szczególnie u tych zwierząt, które mają wór powłokowo-mięśniowy i szkielet zewnętrzny. Dalej oczywiście dochodzi funkcja zmysłowa, o której teraz niewiele mówiliśmy tak naprawdę. I w tym podsumowaniu zamieściłem także funkcję termoregulacyjną, chociaż ona dotyczy się od zwierzęta współczesne, tylko ptaków i ssaków. Ale jest to sprawa ważna, zresztą eksploatowana także na klasówkach i na egzaminach, zatem powiedzmy sobie, postanowiłem ją tutaj także dołączyć.